Cześć, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszym ciągle zmieniającym się świecie obserwujemy niezwykły wzrost liczby osób, które identyfikują się w wyjątkowy sposób. Ta samoidentyfikacja wykracza poza tradycyjne normy i często obejmuje fascynujący, a czasem niesamowity styl życia. Od dążenia do stania się istotą podobną do elfa, po życie jako ludzki szczeniak. Dziś przedstawimy 20 osób, które identyfikują się jako nieludzie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Luis Padrón to młody mężczyzna z Argentyny, który przeszedł transformację, aby stać się prawdziwym elfem. Jego transformacja obejmowała 32 operacje zmiany uszu, twarzy i koloru oczu, które kosztowały go $75 000. Jednak te modyfikacje ciała miały negatywny wpływ na jego zdrowie. W rezultacie postanowił tymczasowo odejść od swojej postaci elfa i skupić się na poprawie zdrowia i budowaniu większej ilości mięśni, spędzając codziennie 3 godziny na siłowni. Od tego czasu Luis przytył 20 kg i ma nadzieję osiągnąć około 90 kg do końca roku. Pomimo tymczasowego odejścia od postaci elfa, Luis planuje powrócić do swojego wyglądu postaci fantasy w przyszłości. Można się jednak zastanawiać, co zainspirowało go do zostania elfem. Od dzieciństwa był fanem fantasy i science fiction i zawsze fascynowały go mityczne stworzenia, o których czytał w książkach i widział w filmach. Jednak osiągnięcie tych rezultatów zajęło mu lata. Numer 19. Kazy James to 37-letni menedżer biznesowy z Salford w Wielkiej Brytanii, który żyje jako ludzki szczeniak. Twierdzi, że nigdy nie czuł się człowiekiem i zawsze czuł się jak pies nie na miejscu. James lubi nosić wykonane na zamówienie gumowe stroje, maski, obroże dla psów i uprzęże, aby stać się prawdziwym sobą. Je jedzenie z psiej miski i szczeka na nieznajomych i inne szczeniaki na ulicy. James mówi, że jego styl życia kręci się wokół bycia szczeniakiem i że jest to forma wyrażania siebie. Przyznaje, że jego zachowanie już w dzieciństwie było dość psie, prawdopodobnie od 6 roku życia. Ponadto napisał książkę zatytułowaną Jak wytresować ludzkiego szczeniaka i posiada 2 wykonane na zamówienie gumowe kombinezony. Jest to dla niego sposób na ucieczkę od stresu codziennego życia i cieszenie się wolnością, jaką daje bycie szczeniakiem. Niedawno pewien Japończyk również stał się wiralem, ponieważ wydał ponad $14 000, aby przekształcić się w psa. Pojawił się publicznie i wiele osób uwierzyło, że faktycznie jest psem. Według mężczyzny w codziennym życiu stosuje on nawet specjalną psią dietę. Numer 18. Tom Leppard, znany również jako Leopard Man of Sky, to były angielski żołnierz, który zyskał światową sławę jako jeden z najbardziej wytatuowanych ludzi na świecie. Tom wstąpił do Królewskiej Marynarki Wojennej w wieku 16 lat, a później służył w pułku spadochronowym ISAS. Po 28 latach służby wojskowej opuścił armię i został nauczycielem edukacji specjalnej. Na początku lat 80. zaczął pokrywać swoje ciało tatuażami we wzór Lamparda. Tom zyskał uznanie na całym świecie dzięki swoim tatuażom i został nawet wpisany na listę rekordów Guinnessa jako najbardziej wytatuowany człowiek na świecie. Przez ponad 20 lat mieszkał samotnie w odległym kamiennym domku na wyspie Skye w Szkocji, bez elektryczności i bieżącej wody. Podobno cieszył się swoim samotnym życiem, ale ostatecznie przeniósł się do mieszkania z jedną sypialnią w Broadford. Nie jest do końca jasne, co zainspirowało Toma do pokrycia ciała tatuażami, ale prawdopodobnie żywił głęboką sympatię do Lampartów, co doprowadziło go do decyzji o zostaniu jednym z nich. Numer 17. Czy kiedykolwiek jako dziecko zastanawialiście się, jakby to było być prawdziwą syreną? Cóż, nie jesteście sami. Heidrun Bart, 41-letnia mieszkanka z Saksonii w Niemczech, twierdzi, że urodziła się w niewłaściwym ciele i że w rzeczywistości jest syreną. Ma obsesję na punkcie postaci Ariel z Małej Syrenki i spędza wolny czas pływając w jeziorach i pozując na plażach w wykonanym na zamówienie kostiumie Ariel. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie może nosić ogona w publicznych basenach.
Jej ostatecznym marzeniem, ostatnim krokiem w realizacji wizji Syreny, jest zakup nadmorskiego domu z przestronnym basenem. Jej rodzina wspiera jej podwójne życie, a ona sama występuje jako Syrena dla publiczności i sprzedaje wykonane na zamówienie ogony. Gdybyś miał wybrać postać Disneya, którą chciałbyś być? Daj mi znać w komentarzach. Numer 16. Mitsuo Matayoshi to japoński artysta i działacz polityczny, znany ze swoich dziwactw i próby zostania premierem Japonii w latach 90. Matayoshi jest również znany ze swojego unikalnego stylu sztuki, malowania stopami i używania własnej krwi jako medium. Brał udział w różnych wystawach sztuki i zyskał międzynarodowe uznanie za swoją pracę. Oprócz sztuki, Matayoshi jest aktywistą politycznym i był zaangażowany w różne kwestie społeczne i środowiskowe. Mężczyzna nadał sobie przydomek Matayoshi Jezus, ponieważ wierzy, że sam jest Jezusem. Twierdzi, że przydomek ten odzwierciedla jego filozofię miłości i pokoju, a także wiarę w możliwość duchowej rewolucji. Matayoshi jest opisywany jako ktoś z synkretyczną filozofią duchową, która łączy elementy różnych religii i filozofii. Wierzy również, że jego przesłanie miłości i pokoju jest podobne do przesłania Jezusa Chrystusa i postrzega siebie jako współczesnego proroka. Numer 15. Naya Okami to Amerykanka, która identyfikuje się jako wilk. Stała się wybitną postacią w społeczności Otherkin, subkulturze osób, które identyfikują się jako nieludzie. Naya urodziła się i wychowała w Kalifornii i zaczęła identyfikować się jako wilk w młodym wieku. Poczucie bycia wilkiem można prześledzić wstecz do wieku 3 lub 4 lat. Jest częścią społeczności Otherkin, która składa się z osób, które wierzą, że mają nieludzką tożsamość, duszę lub przeszłe życie. Otherkin może identyfikować się jako szeroki wachlarz zwierząt lub mitycznych stworzeń. Naya przeszła różne modyfikacje ciała, takie jak tatuaże na twarzy, implanty zębów i silikonowe zastrzyki w czoło, aby przypominać wilka. Jej strona internetowa zawiera sekcję poświęconą jej duchowości i przekonaniom. Pisze, że jest nową duszą, niedawno narodzoną jako duch wilka i że czuje głęboki związek z naturą i światem duchowym. Numer 14. Antony Loffredo to francuski artysta, który niedawno zyskał sławę dzięki przekształceniu swojego ciała tak, aby wyglądało jak czarny kosmita. Osiągnął to poprzez wytatuowanie swojej skóry i innych części ciała, aby uzyskać ciemniejszy odcień. W wywiadzie Antony stwierdził, że przeszedł transformację, aby wyrazić siebie i zachęcić ludzi do większej akceptacji tych, którzy są inni. Jednak od czasu transformacji napotkał również pewne wyzwania, w tym odmowę wstępu do restauracji i innych miejsc publicznych. Jego transformacja spotkała się z mieszanymi reakcjami opinii publicznej, przy czym niektórzy oklaskiwali go za kreatywność i wyrażanie siebie, podczas gdy inni krytykowali jego wybory jako ekstremalne. Z drugiej strony zwolennicy twierdzą, że jest to forma wyrażania siebie, która pozwala jednostkom przejąć kontrolę nad swoim ciałem i zdefiniować własną tożsamość. Twierdzą, że ludzie powinni mieć swobodę modyfikowania swoich ciał w dowolny sposób, o ile są świadomi ryzyka i podejmują świadome decyzje. Numer 13. Valeria Lukianova to ukraińska modelka, która zasłynęła z uderzającego podobieństwa do lalki Barbie, w tym wąskiej talii i blond włosów. Zyskała dużą uwagę w 2012 roku po tym, jak jej zdjęcia zostały opublikowane w internecie i szybko stała się znana jako ludzka Barbie. Istnieją jednak dwa różne doniesienia na temat tej kobiety, które musimy omówić. Jedno z nich mówi, że otwarcie przyznała się do poddania się pewnym zabiegom kosmetycznym, aby uzyskać wygląd przypominający lalkę. Inne doniesienia twierdzą, że stwierdziła, że prawie nie zmieniła swojego wyglądu od czasów nastoletnich. W tym drugim raporcie kobieta przypisuje swój wygląd genetyce, zdrowemu stylowi życia i technikom makijażu. Wierzy również, że zainspirowała kobiety do bycia sprawniejszymi fizycznie i lepszego dbania o swoje ciało. Numer 12. Eric Sprague, znany również jako Lizardman, to amerykański artysta i konferansjer, który zyskał sławę dzięki swojemu gadziemu wyglądowi. Ma rozdwojony język, rogi wszczepione w głowę i zielone łuski wytatuowane na całym ciele, co nadaje mu wyraźny wygląd jaszczurki. Eric zainteresował się tatuażami i piercingiem, gdy miał 20 kilka lat.
występuje jako Lizardman od lat 90. i brał udział w licznych pokazach i freak show. Oprócz tego zajmował się innymi formami rozrywki, w tym muzyką, komedią i pisaniem. Eric z powodzeniem ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Albany, jednocześnie kontynuując karierę jako wykonawca i artysta. Często mówił o swojej filozofii i pisał artykuły naukowe na ten temat. Nie jest jasne, dlaczego zidentyfikował się jako jaszczurka, ale być może było to jego ulubione zwierzę. Kto wie? Eric występował również w licznych pokazach, w tym połykając miecz, ziejąc ogniem i działając jako ludzka poduszka na szpilki. Numer 11. Herbert Chavez pochodzi z Filipin i po raz pierwszy zainteresował się Supermanem, gdy był małym dzieckiem. Jako chłopiec kolekcjonował komiksy i gadżety z Supermanem i marzył o naśladowaniu swojego bohatera w każdy możliwy sposób. W 1995 roku, gdy miał zaledwie 13 lat, wygrał lokalny konkurs piękności w stroju Supermana i zaczął występować jako wcielenie Supermana na lokalnych imprezach. W 1998 roku zdecydował się na kolejny krok w swojej transformacji i przeszedł pierwszą operację plastyczną. Z biegiem lat przechodził coraz więcej operacji, aby osiągnąć pożądany wygląd. Niektóre z zabiegów, które wykonał, obejmowały powiększenie podbródka, implanty ud, implanty łydek, zmiany w szczęce, a nawet operacje oczu w celu ich powiększenia. Starał się przypominać muskularny wizerunek Supermana, podobny do portretu superbohatera Henry'ego Cavilla. Warto zauważyć, że niektórzy chirurdzy odmówili współpracy z nim ze względu na ryzyko, ale inni lekarze ostatecznie zgodzili się na jego prośbę. Pomimo niezliczonych operacji i dramatycznej transformacji, przyznał, że nadal czuje się niepewnie ze swoim wyglądem. Numer 10. Nano, znana jako kot norweski, po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę w 2016 roku, kiedy trafiła na pierwsze strony gazet, twierdząc, że jest kotem uwięzionym w ludzkim ciele. Według wywiadów i raportów Nano twierdzi, że zawsze czuła się bardziej jak kot niż człowiek, a nawet przyjęła kocie zachowania. Stwierdziła, że jako kot postrzega świat inaczej i zawsze miała silną więź z kotami. Twierdzi również, że ma kocie podobieństwa i woli chodzić na czworaka niż stać prosto. Podobnie jak kot, lubi być drapana za uszami i podobno mruczy, gdy jest szczęśliwa. Według różnych artykułów Nano starała się żyć jak najbardziej jak kot. Dostosowała swoje zachowanie, aby naśladować koty, tak jak jedzenie karmy dla kotów, a nawet śpi w kartonowym pudełku z kocem. Ponadto twierdzi, że komunikuje się z innymi kotami i ma silną awersję do wody. Nano przyznała, że jej zachowanie może wydawać się dziwne dla innych, ale twierdzi, że czuje się bardziej komfortowo i szczęśliwa, żyjąc jako kot. Numer 9. Czy kiedykolwiek słyszeliście o terminie fury? Fury to subkultura ludzi zafascynowanych postaciami zwierząt z ludzkimi cechami, takimi jak mówienie, chodzenie na dwóch nogach i noszenie ubrań. Tony Barrett to człowiek, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej życzliwych i legendarnych fury w historii. Był długoletnim członkiem społeczności, w której ludzie tworzą i adaptują antropomorficzne zwierzęce osobowości. Tony był psem i miał szczególne zamiłowanie do Golden Retrieverów, często włączając je do swoich dzieł sztuki, i był znany ze swojej ciepłej osobowości. Był także wybitnym orędownikiem świadomości zdrowia psychicznego w społeczności fury. Tony był bardzo otwarty na temat swojej walki z depresją i zachęcał innych do szukania pomocy w razie potrzeby. W marcu 2019 wieku zmarł w wieku 56 lat z powodu powikłań po operacji w wyniku diagnozy ALS. Jego śmierć spotkała się z ogromnym żalem ze strony społeczności fury, a wielu jego przyjaciół i fanów złożyło kondolencje i podzieliło się swoimi wspomnieniami o nim. Numer 8. Stephanie Wolszcz to transpłciowa kobieta, która w 2015 roku podzieliła się swoją historią opuszczenia rodziny w Kanadzie i życia jako 6-letnia dziewczynka. Stephanie była mężatką i miała 7 dzieci, a wcześniej żyła jako mężczyzna o imieniu Paul. Zaczęła jednak identyfikować się jako dziewczynka i ostatecznie zdecydowała się na transformację. W wywiadzie opowiedziała o trudnościach, jakie napotkała, ujawniając się jako osoba transpłciowa i wpływie, jaki miało to na jej rodzinę. Opisała również, jak czuła, że bycie dorosłą nie jest dla niej opcją. Dodatkowo podzieliła się tym, jak zamienia życie w grę i co pomaga jej uciec od depresji.
Chociaż nie identyfikuje się już jako dorosła, nadal lubi pić kawę i prowadzić samochód. Numer 7. Maria José Cristerna, lepiej znana jako kobieta wampir lub kobieta jaguar, to meksykańska prawniczka, bizneswoman i tatuażystka. Znana jest ze swojego uderzającego wyglądu, charakteryzującego się tatuażami, piercingiem i implantami. Od dzieciństwa była zafascynowana wyglądem wampira lub jaguara. Posunęła się nawet do modyfikacji ciała, w tym rogów, kłów i rozdwojonego języka. Wytatuowała również ponad 96% swojego ciała i ma liczne kolczyki, co czyni ją najbardziej wytatuowaną kobietą na świecie. Oprócz charakterystycznego wyglądu fizycznego, Maria znana jest również z zamiłowania do muzyki heavy metalowej i jazdy na motocyklu. Jej pierwszym tatuażem było logo szwedzkiego zespołu metalowego Bathory. Ta transformacja pomogła jej ponownie poczuć się silną i mieć kontrolę nad własnym ciałem. Numer 6. Barbie poznaliśmy już wcześniej, ale jest też ktoś, kto przeistoczył się w Kena. Justin Jedlicka to amerykański biznesmen i osobowość telewizyjna, który zasłynął ze swojej transformacji, aby przypominać lalkę Ken. Przeszedł ponad 300 zabiegów kosmetycznych i podobno wydał ponad 500 tysięcy dolarów na swoją transformację. Udzielał wywiadów w różnych programach telewizyjnych i publikacjach, w tym w Good Morning America i The Doctors. W 2014 roku otworzył Aesthetics Extreme w Hollywood, gdzie oferuje konsultacje i sesje szkoleniowe dla osób zainteresowanych poprawkami kosmetycznymi. Ponadto wykazał zainteresowanie karierą aktorską i chciałby zagrać w hollywoodzkich filmach. Zainteresowanie Justina chirurgią plastyczną zaczęło się jednak, gdy był w koledżu i zobaczył segment o modyfikacjach ciała w programie telewizyjnym 20/20. Podobno wkrótce potem zaczął oszczędzać pieniądze na swój pierwszy zabieg – operację nosa. Ale jego pierwszą inspiracją była jego pierwsza lalka Barbie, Malibu Barbie, którą matka kupiła mu, gdy miał 6 lat. Numer 5. Anastazja Szpagina, znana również jako Anime Girl, to ukraińska wizażystka i osobowość internetowa, znana ze swojego uderzającego, inspirowanego anime wyglądu. Na początku 2010 roku zyskała dużą uwagę dzięki swojemu wyglądowi, który przypomina postacie z japońskiego anime. Anastazja podobno przeszła zabiegi kosmetyczne, aby poprawić swój wygląd, ale używa również kolorowych soczewek kontaktowych i peruk w jaskrawych kolorach, aby zakończyć transformację w postać z anime. Mówi, że odnalazła swoje powołanie jako wizażystka po odkryciu anime i mangi jako nastolatka i uważa swój styl za formę sztuki. Dorastając, Anastazja była podobno prześladowana i nękana ze względu na swój wygląd. Jednak od tego czasu zyskała dużą popularność w mediach społecznościowych z ponad 200 tysiącami obserwujących na Instagramie. Pojawiła się również w japońskich i ukraińskich programach telewizyjnych i sprzedaje produkty do makijażu i akcesoria za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Chociaż niektórzy mogą uznać jej styl i wygląd za ekstremalne, pozytywnie wypowiada się o wpływie, jaki jej transformacja wywarła na jej pewność siebie i poczucie tożsamości. Numer 4. Do tej pory widzieliśmy ludzi identyfikujących się jako koty, kosmici i lalki, ale nigdy nie spotkaliście kogoś takiego jak Ewa. Ewa Tiamat Meduza, urodzona jako Richard Hernandez, pracowała jako bankier, zanim zdecydowała się na transformację w bezpłciowego smoka. Swoją transformację opisała jako duchową podróż i sposób na życie na własnych warunkach. Oprócz legalnej zmiany imienia, uważa się za reptiliana, co obejmuje elementy duchowości i science fiction. Rozległe modyfikacje ciała Ewy obejmują tatuaże na twarzy, rozdwojony język i implanty rogów na czole. Pomimo zainteresowania mediów i swojego poparcia dla indywidualności, Ewa spotkała się z odrzuceniem ze strony swojej rodziny, zwłaszcza syna. W wywiadzie dla New York Post w 2023 roku ujawniła, że jej syn nie rozmawiał z nią od 7 lat, odkąd rozpoczęła swoją transformację. Numer 3. Vinny Oh to wizażysta i model z Los Angeles, który wydał ponad 50 tysięcy dolarów na operacje plastyczne, aby przekształcić się w bezpłciowego kosmitę.
Vinny urodził się w 1991 roku w Kalifornii i dorastał w konserwatywnej rodzinie, zmagając się ze swoją tożsamością płciową od najmłodszych lat. Vinny uważa, że nie pasuje do tradycyjnych ról płciowych i identyfikuje się jako istota pozaziemska. Zaczął eksperymentować z makijażem i modyfikacją ciała w wieku 17 lat i odkrył, że te działania pomogły mu wyrazić siebie i poczuć się bardziej komfortowo we własnym ciele. Vinny przeszedł ponad 110 zabiegów, w tym dwie operacje nosa i soczewki kontaktowe w czarnym kolorze, aby stworzyć swój wygląd przypominający kosmitę. Planuje kontynuować swoją transformację, co kosztowałoby go dodatkowe 160 tysięcy dolarów. Ponadto stwierdził, że nie jest zainteresowany romantycznym związkiem i jest szczęśliwy będąc singlem. Uważa, że jego transformacja jest osobistą podróżą, w którą wyruszył dla siebie, a nie dla nikogo innego. Ostatecznym celem Vinny'ego jest stanie się w pełni zrealizowanym kosmitą. Numer 2. Christina Rey to młoda kobieta z Rosji, która stała się znana ze swojej obsesji na punkcie przypominania postaci z kreskówki Jessica Rabbit. W 2011 roku Christina wydała ponad 5000 dolarów, aby powiększyć swoje usta, próbując upodobnić się do tej postaci. Jednak jej dążenie do wyglądania jak Jessica Rabbit nie poszło zgodnie z oczekiwaniami i ostatecznie stała się znana jako jedna z kobiet z największymi ustami na świecie. Obsesja Christiny na punkcie tej postaci rozpoczęła się, gdy była nastolatką. Pomimo negatywnej uwagi, jaką otrzymała, powiedziała, że czuje się fantastycznie i była zdeterminowana, aby kontynuować swoje poszukiwania idealnego wyglądu. Tytuł posiadaczki największych ust na świecie jest obecnie dzielony z Andreą Iwanową, bułgarską kobietą, która miała ponad 20 zastrzyków w usta. Numer 1. Dennis Avner, znany również jako Stalking Cat, był Amerykaninem, który przeszedł rozległe modyfikacje ciała, próbując upodobnić się do tygrysa. Urodził się 27 sierpnia 1958 roku we Flint w stanie Michigan, a dorastał w Sutton's Bay w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Jako dorosły wstąpił do marynarki wojennej, ale opuścił ją około 1981 roku, aby pracować jako programista komputerowy i technik w San Diego. Na początku lat 80. Dennis zaczął tatuować swoją twarz, by przypominała tygrysa. Przeszedł co najmniej 14 zabiegów chirurgicznych, a także doczepiono mu mechaniczny ogon, którym mógł sterować za pomocą mięśni. Za swoje wysiłki był rekordzistą świata w najbardziej trwałej transformacji przypominającej zwierzę. Dennis regularnie pojawiał się na imprezach Replays Believe It or Not na całym świecie oraz w licznych programach telewizyjnych. Nie tylko jego wygląd przypominał tygrysa, ale także jego zachowanie. Według różnych opowieści lubił wspinać się na drzewa, tak jak prawdziwy tygrys. Ale dlaczego wybrał właśnie tygrysy? Cóż, Dennis miał rdzenne amerykańskie pochodzenie, a po rozmowie z rdzennym przywódcą, który powiedział mu, aby podążał drogą tygrysa, wziął to dosłownie. W jaki sposób się identyfikujesz? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.